Oczywiście moje zainteresowania Pragą no, będą. Będę starał się to monitorować, co się dzieje, bo jest to niewątpliwie dzielnica dyskryminowana w procesie rozdziału pieniędzy, w procesie rozdziału inwestycji i to w sposób, powiedziałbym, drastyczny. Jeżeli w odległości no, 500 metrów od stadionu dziesięciolecia oglądamy rudery, po prostu rudery, nazywajmy rzeczy po imieniu, na ulicy Zamojskiego, na ulicy Marcinkowskiego, no to w tym momencie, koniec Jagiellońskiej, no to przecież w tym momencie, no jaki jest obraz tego? Takich ruder to już się nie spotyka nawet w miasteczkach. To jest po prostu całkowicie zapuszczone. O rewaloryzacji wileńskiej, o rewaloryzacji stalowej, tam gdzie są ostatki secesyjnego budownictwa. No to mowy nie ma po prostu. To tak się będzie rozpadało, a ten słynny dom pod Sowami, piękny dom na rogu Okrzei i Jagiellońskiej, no to już w tej chwili jest czymś przykryty, ale już słów to dawno nie ma, bo się rozsypały po prostu i nikt nie zadbał o to, żeby to doprowadzić do porządku. Więc, no ale zrobić tak wiele w tej sprawie nie mogę, tak jak chciałem walczyć w sprawie Staczu, a pani Gronkiewicz-Walc powiedziała, co tam 40 tysięcy obywateli, co to znaczy, unieważnimy ich wpisy, no i już, i zostało zrealizowane przez urzędników miasta. To jeszcze są incydenty, czy to już jest dryf systemu w bardzo niepokojącym kierunku? Proszę pana, jeżeli zaczepimy o sprawę Starucha, to ja uważam, że jest to sprawa po prostu skandaliczna. I sprawa niezwykle niebezpieczna, bo sprawa wygląda po prostu w ten sposób. I ja w tej chwili nie wchodzę w kwestie, którymi się zajmuje prokuratura i którymi się zajmują sądy. Ale proszę pana, pomysł, że można Piotra Starukowicza aresztować na Kopcu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, podczas uroczystości, w których uczestniczy 3000 kibiców Legii, to oznacza właściwie dwie możliwości są. Albo policja, czemu dawała wielokrotnie wyrazy, uważa, że środowiska kibicowskie nie stanowią zagrożenia. Wielokrotnie słyszałem sprawozdania, że incydenty wśród kibiców spadły o 20%, o 30%. To wielokrotnie w Komisji Praw Człowieka się to słyszeli. I wobec tego oni spokojnie przystępują do tak zwanej realizacji. Nie ma żadnego zagrożenia, normalne warunki. No albo, proszę pana, mieliśmy do czynienia po prostu z czystą prowokacją. Obydwa przypadki są niezwykle groźne. Bo w pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją taką, że po prostu policję włącza się w polityczne akcje Platformy Obywatelskiej. No muszę powiedzieć, że to 20 lat policja odrabiała swoją reputację z czasów Milicji Obywatelskiej. Rezygnowanie z tego i wplątywanie policji w prywatne interesy poszczególnych partii to rzecz naprawdę skandaliczna. A druga rzecz, to znaczy możliwość po prostu organizowania prowokacji, no to po prostu przekracza wszelkie moje wyobrażenie. Ale trzeciej możliwości po prostu nie ma, albo totalny brak profesjonalizmu, albo prowokacja.